Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam w kolejnym wydaniu programu naszej Credit Union. Dzisiejsze spotkanie z Państwem rozpoczniemy wybraną przeze mnie piosenką w wykonaniu Andrzeja Załuchy. Byłaś serca bicie, wiosną, zimą, życiem. Marzeń moich echem, winem, wiatrem, śmiechem. Ostatnio w mieście mym tramwaje po północy błądzą, rozkładem nocnych tras piekielne jakieś moce rządzą. Nie widzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają, że prawie każdy tramwaj pod tym oknem nocą staje. Byłaś serca bicie, wiosną, zimą, życie. Wiosną, zimą, marzeń moich echem, winem, wiatrem, śmiechem. Ostatnia słońca mniej, ostatnio noce bardziej ciemne. Już nawet księżyc drań o tobie nie chce gadać ze mną. W kieszeni grosze dwa, w kieszeni na dwa szczęścia grosze. W tym jednak losu żart, że ja obydwa grosze noszę. Byłaś serca bicie, Filipe. Wiosną, zimą, życie. Wiosną, zimą, marzeń moich echem, winem, wiatrem, śmiechem. Ktoś pytał, jak się masz, jak się czujesz. Ktoś, z kim rok wojnę grasz, wyczekuje. Ktoś, kto nocami, ulicami, tramwajami pod twe okno mnie, cię spotyka mnie. Wiosną, zimą, życie. Wiosną, zimą, marzeń moich echem. Zimą, wiatrem, śmiechem. Cię czujesz, ktoś, z kim rok wojnę grasz, wyczekuje. Ktoś, kto nocami, ulicami, tramwajami pod twe okno mknie, gdzie spotyka mnie. Byłaś serca bicie, wiosną, zimą, życie. Wiosną, zimą, marzeń moich echem. Zgodnie z zapowiedzią z ubiegłego tygodnia przedstawimy Państwu trzecią, ostatnią część filmu dokumentalnego pod tytułem 100 lat Polonii w Windsor. Autorkami scenariusza tego niezwykle interesującego dokumentu zrealizowanego przez Piotra Niemasika są Anna Barycka i Magdalena Tywoniuk. Narracja w języku angielskim Joe Olette, a sponsorem filmu produkcji Polish-Canadian Business and Professional Association of Windsor jest Ontario Trillium Foundation. Polish impetus and know-how have allowed a variety of Polish businesses to flourish in the city and the county. The first Polish businesses in the region were Black's Bakery on Langlois. Peter and Elsie Black arrived from Poland in 1918 and opened Black's Bakery that same year. The bakery prospered during the 20s, also helping those in need during the Depression. This family-owned bakery still prospers today, using the same Peterson brick hearth oven from 1918. The bakery is an institution, having been in operation for 90 years as of 2008. The Polish People's Home Association, Dom Polski Hall, is the second oldest ethnic club in the city of Windsor. It came into existence within the walls of Holy Trinity Church in 1925
and a plan was immediately set in motion to build the hall on Langlois Street. During World War II, Dom Polski had the distinction of hosting the Polish Army's recruiting station. Since 1930, when the club was built, it has been serving the Polish community in Windsor as a cultural festive center. Recently, the hall has been renovated and its new modern look continues to fulfill its significant ethnic role. The Polish community formed the Polish Social Club in 1951 with the intention of preserving Polish culture through community events. Another organization that brought the community together was the Polonia Sports Club, founded in 1953 by Post 126. In the 1980s, increased immigration allowed for the revival of the sports club, and today it has over 200 members. The Polish Alliance of Windsor, Branch 20, was also quite an active organization for many years, promoting cultural, traditional, and community events. Their youth groups were well known on the local and national scene. Last year, the national organization celebrated the 100th anniversary of its existence. Culture and art are embodied in the community. The Tatra Dance Ensemble came to existence in the Dom Polski Hall in the 70s. Today, this dance ensemble continues to serve as a cultural ambassador, presenting traditional Polish dances throughout the wider Polish community. The ensemble currently trains about 100 members in 5 different age groups. Internationally, the group has performed in New York, Michigan, and several times in Poland. Alongside Tatry, the theater vocal group Pjałmin is equally active. Pjałmin, meaning flame, was established in 1995 to preserve and promote culture through dynamic stage performances of Polish fundamentals. The presence of song, dance, theater, and poetry provide a diversified view of Polish culture to the residents of Windsor. The Carousel of Nations is a yearly showcase in which Polonia presents Polish culture. It is the city's multicultural festival, and Windsor's Polonia organizes the Polish Village each year since June of 1975. The festival includes exhibitions of Polish cultural achievements in Dom Polski Hall, carefully crafted by Windsor's Ursuline Sisters. Performances by the Tatry Song and Dance Ensemble, as well as Pjałmin, are featured. But the highlight is surely the tasting of Polish cuisine. The Polish Village is very popular amongst Canadians, attracting thousands over its duration. Another significant financial organization contributing to Polonia is Polonia Center, which has been a registered nonprofit charity since 1978. In 1996, the Polonia Center Academic Awards Program was established to encourage and support the younger generation of Poles in their pursuit of higher education. To date, over $500,000 has been contributed in support of cultural, sporting, religious, and humanitarian efforts, with an additional $50,000 contributed to the Holy Trinity Church's renovation and $3,500 contributed annually towards the Leti Library. In 2002, Polonia Center funded the creation of a website that concerns all aspects of the Polish community in Windsor, www.poloniawindsor.ca. As this organization celebrates its 30th anniversary, it is evident that it will be integral to the Polish community of Windsor for many years. Currently, there are a variety of businesses that are the result of the creativity of Polish Canadians. Enjoyment of food and drink are integral to Polish culture, and so these businesses are well represented. There is the quaint Crossroads restaurant at the corner of Langlois, within meters of Dom Polski, providing traditional home-cooked Polish cuisine. The European Market, located at Władysław Court, is a mecca for Polish and European goods in the city, even bringing customers across the border from the United States. The Polish community can also be proud to have 2 Polish-owned wineries in the region. Considered to have 2 of the finest offerings of wines, the Alexander Estate, owned by Alexander Bemben family, and the Colchester Ridge Estates Winery, acronym being CRU, owned by the Gorski family, are both growing quickly. The Colchester Ridge Estates Winery produces VQA quality wines. Both wineries have achieved astounding recognition and medals in various competitions. Poles have also entered the industrial sector, with companies like that of Gorski Transport,
It was established by Tad Gorski, born in Windsor in 1922. This family business transports the high volume of goods moved throughout North America. Victoria Steel is also a Polish business, founded by Victor Bass. The business, now run by his two sons, assists in building many of Windsor's structures. The newly renovated Holy Trinity Church had Victoria Steel install the bell hanging in its highest tower. As well, Eagle Press has been a part of Windsor's manufacturing economy since its establishment by Tadeusz Polewski in 1959. Currently, it remains family operated by the Polewski children. Their ever-changing location suggests expansion and excellence in the development of the largest in America's press technology. The Polish-Canadian Business and Professional Association has worked to link local Canadian and Polish businesses since its establishment in 1996. Jerzy Barecki, the president of the association, has been in the forefront of many initiatives, including the creation of the association and the rebirth of the local Canadian-Polish Congress, followed by high-profile projects such as the twinning of Lublin and Windsor and the organization of Polish Weeks in Windsor. The association has succeeded in creating diplomatic arrangements to promote exchanges in business, science, and culture between the sister cities of Windsor and Lublin. In honor of the centennial of the Windsor Polish community, the city of Lublin is bestowing a gift upon the citizens of Windsor, the most representative piece of their own city, a beautiful bronze water fountain. It is a replica of the famous Lublin goat, the Kozy Grot, the city's symbol for the past 700 years. The Canadian-Polish Congress is responsible for the Polish initiative and the cooperation between all Polish organizations. The Congress has been in existence since 1944. In 2001, there was a reincarnation of the Congress Windsor branch. Recently, in June of 2008, the Congress was invited to Parliament Hill in Ottawa to meet with the Prime Minister, Stephen Harper, to commemorate the 150 years of Polish settlement by the Kaszubs, our own 100th anniversary of Polonia in Windsor, and the 75th anniversary of the Canadian-Polish Congress. The ceremony held particular significance due to the lifting of Polish visa requirements and the signing of a social agreement undertaking a youth mobility program to strengthen ties. Adam Mickiewicz, living as an immigrant in France, wrote, "The spirit of the Polish nation is the Polish pilgrimage. It has been so for the Poles of Windsor, immigrating here and embracing their new home without forgetting themselves. Polish settlement has been a testament to the value of openness and integration, the beauty of the plans and the initiatives that flourish from the partnership of two cultures. Windsor's Poles have made an enthusiastic effort to contribute to Windsor with their hearts, minds, and spirit, and they continue to push the city forward. Canada and other nations showed kindness in accepting Poles, and Poles continue to show their gratitude to these nations. Polish history is, in its essence, a history of its people, their ideas and passions, and perseverance. Now we can see very clearly that the Polish community becomes part of the history of Windsor and Canada." A toast to Poland. May she always be free, may God protect her, and may she always be loving to her people. To Poland. Polska Credit Union zaprasza na festiwal Be with the Credit Union. W programie festiwalu prelekcje i pokazy dla miłośników pszczelarstwa, degustacja miodów, loteria i konkursy z atrakcyjnymi nagrodami oraz gry i zabawy dla dzieci.
Festiwal odbędzie się w niedzielę 7 sierpnia w godzinach pomiędzy 10 a 16 w Polskim Centrum Kultury imienia Jana Pawła II przy 4300 Cathra Road w Mississadze. Serdecznie zapraszamy. Kaniaga Travel oferuje promocyjne ceny na ubezpieczenia turystyczne dla wyjeżdżających i odwiedzających Kanadę, w tym ubezpieczenia kosztów podróży, medyczne, wypadkowe i bagażu. Polska Credit Union zaprasza do korzystania z nowej, bardzo dobrej oferty na lokaty oszczędnościowe. Więcej informacji można uzyskać w dziale inwestycji pod podanym numerem telefonu lub na naszej stronie internetowej. Przedstawimy Państwu sprawozdanie z pierwszego dnia akcji letniej Związku Harcerstwa Polskiego w Kanadzie, która po 2 latach przerwy spowodowanej pandemią COVID-u ponownie odbyła się na terenach harcerskich w okolicach Barry's Bay na ontaryjskich Kaszubach. Tegoroczną akcję letnią rozpoczęto w niedzielę 10 lipca apelem oraz uroczystą mszą świętą. Natomiast relacje z kominka Zuchów i wspólnego ogniska nadamy w następnym programie za tydzień. Przy dźwiękach bębnów i werbli za komendantkami akcji letniej harcerek chówca Watra, harcmistrzynią Malwiną Rewkowską i chówca Ogniwo, Martą Kamińską w kierunku katedry pod Sosnami w zastępach maszerowały poczty sztandarowe, harcerki i harcerze oraz zuchy, chłopcy i dziewczynki, a więc wszyscy uczestnicy akcji letniej. Dodajmy, że w trwającym 2 tygodnie największym wydarzeniu roku harcerskiego wzięło udział ponad 500 zuchów, harcerek, harcerzy, wędrowniczek i wędrowników z jednostek należących do chówców żeńskich, Watra z południowego Ontario i Ogniwo z Montrealu oraz chówców męskich, Karpaty i Pieniny z Ontario i Orlenta z Montrealu. Pochód zamykała grupa harcerek i harcerzy Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej w Kanadzie. Defiladę przyjmowali przedstawiciele władz Związku Harcerstwa Polskiego w Kanadzie, przewodniczący zarządu okręgu harcmistrz Stanisław Reitmajer i harcmistrzyni Krystyna Reitmajer, wiceprzewodnicząca Związku Harcerstwa Polskiego działającego na całym świecie. Komendant chorągwi harcerzy harcmistrz Marcin Rewkowski, instruktor harcmistrz Andrzej Woźniak, działaczka harcerska Anna Psuty oraz goście honorowi uroczystości. Ambasador Polski w Kanadzie Witold Dzielski, który przybył wraz z żoną Anną Marią i synem oraz konsul ambasady w Ottawie Natalia Kubik z rodziną. Nie jesteśmy w stanie ze względów czasowych pokazać wszystkich maszerujących jednostek, ale chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na niezwykle imponujący fakt, że daleko od Polski któreś już z rzędu pokolenie młodzieży jest licznie zaangażowane w ruchu harcerskim, który oprócz działań wychowawczych pielęgnuje również nasze tradycje. W poprzedzającym mszę świętą apelu oficjalnie rozpoczynającym akcję letnią, oprócz wspomnianych wcześniej gości honorowych, uczestniczył także kustosz ośrodka franciszkańskiego, ojciec Jan Łempicki. Komendanci obozów żeńskich i męskich złożyli raporty komendantom akcji letniej, podając liczby uczestniczących w nich zuchów, harcerek i harcerzy. Wspomnijmy, że w oczekiwanej z utęsknieniem akcji letniej uczestniczyło 60 zuchów, chłopców i dziewczynek, 200 harcerek i 270 harcerzy. Przy wspólnym odśpiewaniu hymnów na maszty wciągnięto flagi Kanady i Polski, zaś podczas śpiewu hymnu harcerskiego na maszt wciągnięto flagę Watykanu. Następnie druhna Marta Kamińska odczytała list skierowany do uczestniczących w akcji letniej harcerek przez komendantkę chorągwi harcmistrzynię Monikę Karską-Emin, która niestety nie mogła być obecna na rozpoczęciu tego ważnego, dorocznego wydarzenia. We wzruszających słowach druhna Karska wyraziła radość, że ponownie mogą odbywać się kolonie zuchowe oraz obozy harcerskie i wędrownicze,
wzmacniające więzi i przyjaźnie w jednostkach. Na zakończenie apelu głos zabrał komendant akcji Letniej Harcerzy, komendant chorągwi harcerzy w Kanadzie, harcmistrz Marcin Rewkowski. Czuwaj, akcja letnia! Czuwaj! Czuj z uchy! Czuwaj! Ale wspaniale was wszystkich widzieć i słyszeć. Nie mam lepszych słów niż drużna komendantka przekazała, ale jestem niezmiernie szczęśliwy, że was tu widzę. Zanim skończę mówić i to będzie 30 sekund, prawie na pewno się popłaczę. Bo radość nas wszystkich rozrywa, że nareszcie tu wróciliśmy na Kaszubę po tak długiej przerwie. Widziałem wiele obozów wczoraj, wszyscy są uśmiechnięci. Ta radość, ta przyjaźń, ta braterska miłość, którą widzę, jest niesamowita. Więc bardzo, bardzo się cieszę, że wszyscy jesteście i wszyscy jesteśmy tutaj razem. Życzę nam wspaniałej pogody, niezapominalnych harców i pomyślnych wiatrów. Czuwaj! Bezpośrednio po apelu mszę świętą w katedrze pod Sosnami, wypełnionej młodzieżą harcerską oraz ich rodzicami, rozpoczęto procesją podchodzących do ołtarza pocztów sztandarowych. Za pocztem sztandarowym Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej w Kanadzie, którego grupa harcerek i harcerzy zapewniła oprawę muzyczną Eucharystii, poczty sztandarowe szczepów żeńskich i męskich Związku Harcerstwa Polskiego wprowadzili komendanci akcji letnich, harcerek, druhny Malwina Rewkowska i Marta Kamińska oraz harcerzy, druh Marcin Rewkowski. Wspomnijmy, że oprócz jednostek harcerskich z Montrealu w tym roku w akcji letniej wzięli udział zuchy, harcerki i harcerze ze szczepów działających w 14 miastach Ontario. Z Oshawy, Brampton, Hamilton, St. Catharines, Burlington, Oakville, Milton, Kitchener, Waterloo, London, Windsor, Ottawy i oczywiście z Toronto i Mississaugi. Podniosłą procesję zamykał sprawujący mszę świętą ojciec Jan Łempicki, który rozpoczynając homilię stwierdził, że ta uroczysta Eucharystia jest okazją, aby podziękować Bogu za dar wiary, która miała duży wpływ przy podejmowaniu przez młodzież decyzji wstąpienia do harcerstwa i na kształtowanie jej charakterów. Harcerki i harcerzy porównał do wspomnianego w Ewangelii biblijnego Samarytanina, który wykazał tak głębokie miłosierdzie i miłość bliźniego. Że jak ktoś coś dobrego wam zrobi i zrobił to bezinteresownie, to mówimy, że to jest miłosierny Samarytanin. Spotkaliście się z takim określeniem? No pewnie, że tak. Pan Jezus nie mówi, że ten Samarytanin był miłosierny, ale najpierw mówi tak. Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i tam został napadnięty przez bandytów. Obrabowali go i na pół żywego zostawili. Pobili go. I my nie wiemy, kim ten człowiek był. Jeśli Pan Jezus nie powiedział, kim ten człowiek był, to znaczy, że to nie było ważne. Co było ważne? Że to był człowiek. Pewien człowiek. Nawet jak gdzieś spieszycie, a ktoś potrzebuje waszej pomocy, to trzeba to pomóc. Więc ten Samarytanin pomógł i Pan Jezus mówi, idź i ty czyń podobnie. A dzisiaj do ciebie mówi, idź i ty czyń podobnie. Bo można znać przykazania Boże, a można ich nie stosować. A można nie znać przykazań Bożych i je stosować. Bo na przykład, gdybyście nie znali 10 przykazań Bożych, to byście wiedzieli, że macie oddać szacunek rodzicom swoim? Czci ojca swego i matkę swoją. Byście wiedzieli, że musicie kochać rodziców? Tak. Czy byście wiedzieli, że nie wolno kraść? Czy byście wiedzieli, że nie wolno zabijać, nie wolno bić się? Czy byście wiedzieli, że należy zawsze prawdę mówić? Tak, nawet jakbyście z 10 przykazań nie znali, to byście to wiedzieli i byście wiedzieli, że Boga trzeba słuchać, prawda? Tak.
Po liturgii mszy świętej ojciec Jan Łempicki wspólnie z harcmistrzynią Krystyną Reitmajer i harcmistrzami Stanisławem Reitmajerem i Marcinem Rewkowskim przekazał ciało Chrystusa przystępującym do Komunii Świętej zuchom, harcerkom i harcerzom, instruktorkom i instruktorom, gościom honorowym akcji letniej i wielu rodzicom. Na zakończenie mszy świętej głos zabrał ambasador Witold Dzielski. Dziękując uczestnikom akcji letniej za pielęgnowanie historii i tradycji polskiej w Kanadzie, pan ambasador poinformował o prezentowanej przy wejściu do katedry pod Sosnami wystawie na temat historii Mazurka Dąbrowskiego, hymnu polskiego. Drodzy przyjaciele, cieszy mnie, że w najbliższych dniach i tygodniach pod Sosnami w Kaszubach ontaryjskich śpiewane będą polskie pieśni i piosenki. Chciałem zwrócić dzisiaj Waszą uwagę na tę najważniejszą dla każdego Polaka, Mazurek Dąbrowskiego. W tym roku obchodzimy bowiem 95. rocznicę ustanowienia Mazurka Dąbrowskiego polskim hymnem narodowym. Historia Mazurka Dąbrowskiego sięga 1797 roku, czyli okresu trzeciego rozbioru Polski. Józef Wybicki, polski pisarz i polityk, napisał w tym czasie pieśń Legionów Polskich we Włoszech. Nie znamy autora melodii, jednak sama pieśń szybko zyskała dużą popularność wśród żołnierzy polskich, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Przynosiła nadzieję, integrowała Polaków. Do dzisiaj utrzymujemy zasadę, wedle której hymn śpiewany jest w absolutnie najważniejszych momentach i okolicznościach. Dlatego cieszę się, że dzisiaj hymn Polski mieliśmy okazję podczas apelu śpiewać. Zachęcam do obejrzenia specjalnie na tę okazję przywiezionej przez nas z Ottawy wystawy pod tytułem Dzieje hymnu polskiego. Wystawa będzie również znajdowała się przez kilka najbliższych tygodni w muzeum w Wilnie. Jadąc tutaj, byłem w kontakcie z panem prezydentem Andrzejem Dudą. Poinformowałem go o tym, że zamierzam państwa odwiedzić i wspólnie z wami cieszyć się z inauguracji akcji letniej. Bardzo go to oczywiście ucieszyło i prosił, żeby przekazać wam od niego osobiście najlepsze życzenia. Przez 6 lat miałem przyjemność z panem prezydentem pracować. Jak niektórzy z was wiedzą, pan prezydent jest harcerzem. I rzeczywiście duch harcerski w nim jest bardzo silny. Także jeszcze raz pozwalam sobie w imieniu pana prezydenta Andrzeja Dudy, głowy państwa polskiego, przekazać wam wszystkim najlepsze życzenia i pozdrowienia. I podziękowania za to, że w tak piękny sposób pielęgnujecie państwo ideały harcerskie. Pamiętacie o Polsce. To jest dla nas wszystkich tutaj niezwykle istotne. Także dziękuję bardzo. Czuwaj! Czuwaj! Z wielką przyjemnością zapraszamy państwa do odwiedzenia nowego biura naszej Credit Union, znajdującego się przy 377 Main Street East w Milton. Nasza nowa lokalizacja została wybrana specjalnie z myślą o tych z państwa, którzy mieszkają na zachód od metropolii torontońskiej. Oferujemy szeroki zakres usług i gwarantujemy miłą, szybką i w pełni profesjonalną obsługę. Zapraszamy! Położony w spokojnej dzielnicy Mississauga dom seniora Wawel Villa oferuje doskonałą, profesjonalną opiekę oraz pielęgnuje polskie tradycje. Mieszkańcy znajdują tu serdeczną, rodzinną atmosferę, łącznie z domową, polsko-kanadyjską kuchnią. Pokoje różnej wielkości, całodobowa opieka pielęgniarska, wizyty lekarzy, zajęcia rekreacyjne, język polski i angielski. Jesień życia to nie znaczy samotność. Może być naprawdę długa, pogodna i szczęśliwa. Dom seniora Wawel Villa, Mississauga. Polska Credit Union zaprasza do korzystania z nowej, bardzo dobrej oferty na lokaty oszczędnościowe. Więcej informacji można uzyskać w dziale inwestycji pod podanym numerem telefonu lub na naszej stronie internetowej. Rediscover the joy of travel again soon with Viaggio.com. Great deals and locations. Traveling around the world is easy. Get the best price. Visit today Viaggio. Viaggio.com.
A oto najnowsze wiadomości ze świata kultury, przygotowane i prezentowane przez Krzysztofa Jasińskiego, czasowo przebywającego w Polsce. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Russell Crowe zagra główną rolę w filmie opowiadającym o słynnym watykańskim egzorcyście, ojcu Gabrielu Amort. Produkcja opowie o prawdziwej i legendarnej już postaci zmarłego w 2016 roku księdza Gabriela Amorta, który przez 2 lata pełnił funkcję głównego egzorcysty Watykanu i który w swoim życiu przeprowadził ponad 100 tysięcy egzorcyzmów. Był założycielem i wieloletnim prezesem Międzynarodowego Stowarzyszenia Egzorcystów. Współpracował także ze świętym ojcem Pio. Amort napisał również 2 pamiętniki, które stały się międzynarodowymi bestsellerami, gdzie szczegółowo opisał swoje doświadczenia w walce z demonami. Reżyserem filmu jest Julius Avery, twórca m.in. wojennego horroru Operacja Overlord. W roli głównej obsadzono znanego m.in. z takich filmów jak Gladiator, Dowód Życia czy Cinderella Man, nowozelandzko-australijskiego gwiazdora Russella Crowe. Zdjęcia do filmu rozpoczną się we wrześniu w Irlandii. A teraz kilka słów o niezwykłym odkryciu, jakiego dokonano w Edynburgu podczas przygotowywania obrazów do wystawy muzealnej. W Galerii Narodowej Szkocji odnaleziono wczesny autoportret Vincenta van Gogha, namalowany na odwrocie innego obrazu artysty. Płótno prześwietlono przed ekspozycją impresjonistów w Edynburgu i okazało się, że pod warstwą kartonu i kleju kryje się portret. Odkrycia dokonano, gdy przygotowywano do wystawy obraz pod tytułem Głowa wieśniaczki z 1885 roku. Van Gogh był znany z tego, że malował na odwrocie swoich obrazów, by zaoszczędzić na płótnie. Pracownicy muzeum starają się tymczasem znaleźć sposób na to, by zdjąć klej z autoportretu, a następnie rozdzielić 2 obrazy, nie uszkadzając żadnego z nich. Warto dodać, że obraz został kupiony w 1923 roku przez Evelyn Fleming, matkę Iana Fleminga, słynnego autora książek o Jamesie Bondzie. W 1951 roku praca trafiła do Szkocji, a 9 lat później do muzeum, gdzie obecnie się znajduje. 90 lat temu urodził się Wojciech Kilar, wybitny polski kompozytor, autor muzyki do ponad 130 filmów. Jego Orawa znalazła miłośników filharmonii. Jego Angelusem ludzie się modlą. Krzesany jest niezmiennie synonimem zachwytu nad potęgą gór. Polonez z Pana Tadeusza wyszedł dumnie poza kino, a pieśń o małym rycerzu z filmu Pan Wołodyjowski stała się hymnem kadry polskich siatkarzy. Żadnemu innemu polskiemu twórcy nie udało się dotrzeć do tak szerokiego grona odbiorców. Wojciech Kilar był człowiekiem ze Lwowa, który ukochał Śląsk. Uczył się w Katowicach, gdzie ukończył studia w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej. Od początku lat 60. współtworzył wraz z Krzysztofem Pendereckim i Henrykiem Mikołajem Góreckim polską szkołę awangardową. Na jego wczesne kompozycje wpływ miały m.in. twórczość Igora Strawińskiego, Beli Bartoka oraz jazz. Był cenionym kompozytorem muzyki filmowej. Szczególna więź łączyła go z Krzysztofem Zanussim. Był autorem muzyki do wszystkich filmów tego reżysera. Oczywiście pisał również dla innych twórców, a były to wielkie nazwiska: Francis Ford Coppola, Roman Polański, Wojciech Haas, Andrzej Wajda, Kazimierz Kutz czy Krzysztof Kieślowski. Znajomość kompozytora z Romanem Polańskim sięga jeszcze czasów studenckich, jednak zawodowo po raz pierwszy spotkali się w 1994 roku przy filmie Śmierć i dziewczyna. Kilar pisał też muzykę do innych jego obrazów, jak 9 Wrota, do którego skomponował dostojną wokalizę, która obiegła świat, trafiając do repertuaru wielu znanych śpiewaczek oraz do obsypanego nagrodami pianisty. Zaproszenie Wojciecha Kilara do współpracy przez słynnego reżysera Francisa Forda Coppolę zaowocowało imponującą, skomponowaną z wielkim rozmachem stylistycznym muzyką do filmu Dracula, za którą Kilar dostał prestiżową nagrodę Amerykańskiego Stowarzyszenia Kompozytorów, Autorów i Wydawców, otwierając sobie drzwi do Hollywood. Tyle że Hollywood
jak żadne inne miejsce na świecie, wymaga od kompozytorów łatwego godzenia się na artystyczne kompromisy. A na to Kilar nie miał ochoty. Pożegnał się więc z kontraktem na napisanie muzyki do ekranizacji Władcy Pierścieni. Odmówił też Brianowi De Palmie muzycznego udziału w słynnym filmie Femme Fatale. W XXI wieku Wojciech Kilar pisał do filmu rzadziej, odrzucając wiele propozycji, głównie ze względu na chorobę żony. W wywiadach coraz częściej odwoływał się do swojej religijności i podkreślał potrzebę bliskiego obcowania z Bogiem. Pod koniec życia komponował głównie muzykę mającą charakter liturgiczny. Zmarł 29 grudnia 2013 roku po kilkumiesięcznej walce z guzem mózgu. Mimo wielkiego talentu i ogromnego dorobku, z pokorą podchodził do swoich dokonań. W jednym z wywiadów mówił: nikt z nas nie powie nic więcej niż powiedział Bach czy Mozart, Szekspir czy Dante. To wszystko zostało już powiedziane. Jednak słuchając jego genialnych dzieł, odnosi się nieodparte wrażenie, że chyba jednak nie wszystko. Zachęcam Państwa gorąco do słuchania tej wspaniałej muzyki, jak i do oglądania naszego cotygodniowego programu. Do zobaczenia. Przedstawimy Państwu kolejny odcinek zrealizowanego w 2019 roku serialu Hyde Park Crew, w którym zadawałem przechodniom pytania na przeróżne, powszechnie znane tematy. Oto wynik tej skromnej sondy. Do you know what Polish people are called, other than Polish? Polaks? Yeah, we call them that, but there's another term. Yeah, I don't That's know. That's it. Okay. A Pole. Poles, absolutely. Yeah. Do you know what Polish people are called, other than Polish? Other than Polish, Polski, I don't know. Slavs? There's a word for us that starts with a P. Polskis? Polska. No, that's a country. Polsk. Yeah. Polsk. Oh, Polsk. Okay. Is the moon a planet or a star? The moon is a planet. Not a planet. It's not a planet? Yeah. It is a planet. No. Well, what is it? A good star. Star. Okay. Yeah. Okay. Neither. What is it? It's a. What is it? No, it's a planet. I would say it's a moon. It's neither. Very good. It's a natural satellite. Okay. Yes. Yeah. Or a moon. Yeah. Absolutely. If you met someone from Amsterdam, what nationality are they? Scandinavian? General? A specific country? I'm not too sure. Netherlands? From Amsterdam? They're from Amsterdam. What? They're what, just... What nationality? They're from Amsterdam. If you met someone from Amsterdam, what nationality are they? Amsterdamian. That's what they are. Amsterdamian. Is it Dutch? Yeah, Dutch. Yeah, it's Dutch. Absolutely. Yeah, yeah. What? Deutschland. Dutch. That's Germany. Oh, okay. Close. Tell me this. What did Hamlet and Macbeth fight about? I should know, but I don't at all. I didn't listen during that. What do usually guys fight about? Women or power or money. Hamlet and Macbeth. Oh, and I know this. That's, oh man. I don't think I remember. I don't know what they fought about. Someone's death. What could two guys fight about? Oh. Women. Macbeth. God. Man, I just read this story recently. Macbeth and... Oh, wait, hold up. Macbeth and Hamlet are two different stories. Hold up. Nah. That's two different stories. Nah, you're right. What was first, the egg or the chicken? The... How does someone know if there's an answer if there was no one here? What do you mean there's no one here? Who watched the first chicken or egg be there? Well, we have fossils. So it was a chicken. Why? Because
they made chickens, and then the chickens made eggs. Who made chickens? Whoever made this planet. Okay. Oh, this question. There's none of them. Matter? It's the egg. There's like certain hormones in the egg that prove that it couldn't have been life before. Right? No? I feel like I'm right. Well, as long as you feel it, like you're right. Personally, I think I'm right. Okay. That's all that really matters. Awesome. Do you know this? Oh, you do? You gotta tell me. Egg. What do you think? Egg. Why? It's, I don't know, never-ending question. Actually, egg predates birds by millions of years because dinosaurs used to lay eggs and birds come from dinosaurs. So science, eh? Science for the win. Polska Credit Union zaprasza na festiwal Be with the Credit Union. W programie festiwalu prelekcje i pokazy dla miłośników pszczelarstwa, degustacja miodów, loteria i konkursy z atrakcyjnymi nagrodami oraz gry i zabawy dla dzieci. Festiwal odbędzie się w niedzielę 7 sierpnia w godzinach pomiędzy 10 a 16 w Polskim Centrum Kultury imienia Jana Pawła II przy 4300 Cathra Road w Mississadze. Serdecznie zapraszamy. Drukarnia Nova Printing w Mississadze oferuje pełny serwis od projektu do druku, wysoką jakość, krótkie terminy realizacji oraz konkurencyjne ceny. Telefon 905 281 32 31. Polska Credit Union zaprasza do korzystania z nowej, bardzo dobrej oferty na lokaty oszczędnościowe. Więcej informacji można uzyskać w dziale inwestycji pod podanym numerem telefonu lub na naszej stronie internetowej. A teraz zapraszam na kilka wiadomości z Polski przygotowanych przez Telewizję Trwam. W minioną niedzielę, w czasie rozważań przed modlitwą Anioł Pański, Ojciec Święty Franciszek nawiązał do rozpoczynającej się jutro jego pielgrzymki do Kanady, która, jak powiedział, będzie pielgrzymką pokutną. Jak mówił, będzie to pielgrzymka pokutna. Na miejscu papież spotka się z przedstawicielami rdzennej ludności w ramach pojednania. Cari fratelli e sorelle del Canada. Drodzy bracia i siostry z Kanady, jak wiecie, przybędę do was przede wszystkim, by w imię Jezusa spotkać i objąć rdzenną ludność. Niestety w Kanadzie wielu chrześcijan, w tym niektórzy członkowie instytutów zakonnych, przyczynili się do polityki asymilacji kulturowej, która w przeszłości przyniosła w różny sposób poważne szkody rdzennym wspólnotom. Ojciec Święty prosił, abyśmy towarzyszyli mu modlitwą w czasie tej pielgrzymki. Sejm rozpatrywał ustawę o dodatku węglowym. Dopłata na zakup tańszego węgla trafia do gospodarstw domowych, a nie, jak wcześniej ujęto, do sprzedawców surowca. Opozycja podkreśla, że 3000 zł pozwoli na zakup tylko jednej tony węgla. Jeszcze kilka lat temu za tonę węgla w europejskich portach można było zapłacić nawet poniżej $50. Dziś jego ceny urosły do 360, nie licząc kosztów transportu. Według danych PGE ceny węgla w 2022 roku mogą wzrosnąć średniorocznie nawet o około 190% w porównaniu z poprzednim rokiem. Dlatego rząd przygotował ustawę o dodatku węglowym w wysokości 3000 zł. Proponujemy dodatkowy instrument wsparcia dla gospodarstw domowych, które używają węgla jako źródła ogrzewania. Opozycja podkreśla, że te 3000 wystarczą zaledwie na jedną tonę węgla. Za 3000 zł w piecu nie napalimy. Lewica proponowała dziś, żeby dodatkiem objąć tych, którzy ogrzewają swoje domy innymi źródłami energii. Swój pomysł przedstawili także ludowcy. Mamy wiatraki, mamy fotowoltaikę, to przecież fotowoltaikę można uruchomić w przeciągu kilku tygodni. Firmy są na to przygotowane. W Sejmie nie brakowało dziś emocji.
Doprowadziliście do największego kryzysu energetycznego w Polsce po 1989 roku. Przez 3 miesiące pan premier Morawiecki w sprawie węgla w Polsce, wiedząc, że go zabraknie, nie zrobił absolutnie nic. I zamiast kupować węgiel, oszukiwaliście Polaków przez te 3 miesiące. Tymczasem to opozycja po ataku Rosji na Ukrainę naciskała, aby jak najszybciej wstrzymać import rosyjskiego węgla do Polski. Natychmiast zastopować import rosyjskiego węgla do Polski. To wypowiedź przewodniczącego Platformy Donalda Tuska z początku kwietnia. Co więcej, to opozycja przez ostatnie lata podkreślała, że trzeba natychmiast odchodzić od węgla na rzecz odnawialnych źródeł energii i szybko zamykać kopalnie. Proszę mi przypomnieć, droga opozycjo, czy to przypadkiem nie wy byliście tymi, którzy chcieli likwidować polskie górnictwo? Czy to przypadkiem nie za waszych rządów doszło do... Czy to przypadkiem nie za waszych rządów prezesi spółek węglowych położyli te kopalnie, o czym mówiła wasza wicepremier Bieńkowska, Sowa i przyjaciele? Dziś już nikt w Polsce nie mówi o zamykaniu kopalń i odejściu od węgla. Już dzisiaj wiadomo, szanowni państwo, kto napisał tą politykę Zielonego Ładu. Putin z Niemcami, bo Putin zanim zaatakował Ukrainę, wiedział, że musi podporządkować sobie silne państwa w Unii Europejskiej. I wy wszyscy braliście w tym udział. Zażegnanie kryzysu węglowego to teraz spore wyzwanie dla rządu. Nasz kraj importuje węgiel głównie z Kolumbii oraz Indonezji. Są też dostawy z Australii, RPA, Tanzanii i Stanów Zjednoczonych. Rząd zapewnia, że węgla na zimę nie zabraknie. Jeszcze w tym roku do Polski popłynie gaz z Norwegii. Prace nad rurociągiem Baltic Pipe idą zgodnie z planem. Wojna na Ukrainie i energetyczny szantaż Rosji zmusiły Europę do dywersyfikacji źródeł energii. Premier Mateusz Morawiecki potwierdził, że gazociąg Baltic Pipe zostanie uruchomiony zgodnie z planem jesienią tego roku. Jeszcze w tym roku popłynie gaz norweski. Gaz, który nas uniezależnia od Rosji. W przyszłym roku tego gazu będzie jeszcze więcej. Dzisiaj PGNiG, w tym czasie PGNiG kontraktuje zakup gazu norweskiego. Początkowo rurociągiem z Norwegii do Polski popłynie 5 miliardów metrów sześciennych gazu. W przyszłym roku wolumen zostanie podwojony. Polska będzie odbierać z norweskich złóż 10 miliardów metrów sześciennych błękitnego paliwa. To połowa zapotrzebowania w Polsce. Zabrakujące 10 miliardów metrów sześciennych gazu będzie uzupełnione o własne wydobycie, które wynosi 4 miliardy metrów sześciennych, oraz o dostawy surowca do gazoportu w Świnoujściu. Dziś to 6,5 miliarda metrów sześciennych, ale terminal zostanie rozbudowany. Planowana jest także budowa terminalu LNG w Zatoce Gdańskiej. Gaz, który popłynie do Polski rurociągiem Baltic Pipe, będzie mógł być przesyłany także do odbiorców w sąsiednich krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Tak według wstępnych planów gazociąg Baltic Pipe ruszyć ma 1 października tego roku. Spada wartość polskiej złotówki wobec dolara, franka szwajcarskiego czy euro. Na razie nic nie wskazuje, by złoty mógł powracać na ścieżkę wzrostową. Świat walczy z coraz większą inflacją. Jej wskaźniki są obecnie najwyższe od ponad 40 lat w Stanach Zjednoczonych, 8,6%. Rekordy inflacja bije w Turcji. Tu ceny wzrosły aż o 78,6%. W całej strefie euro ceny podskoczyły do 8,6%. Najwięcej w Estonii było ponad 20%. W Polsce inflacja przekroczyła już 15%. Główny powód galopującej inflacji to oczywiście wojna na Ukrainie i cały szereg konsekwencji z tym związany, czyli wzrost cen nośników energii, paliw i żywności. Światowe rynki stają się coraz bardziej nieprzewidywalne. Są wyraźne oznaki recesji gospodarczej w Europie Zachodniej, a także w ogóle w gospodarce światowej, i to zawsze powoduje, że inwestorzy uciekają do tak zwanej bezpiecznej przystani. Ta ucieczka do bezpiecznej przystani, czyli inwestycje między innymi w amerykańskiego dolara, sprawiają, że słabną waluty rynków wschodzących. Do nich zaliczany jest też polski złoty. Osłabienie złotego jest jeszcze na bezpiecznym poziomie. Jego płynny kurs to element silnej gospodarki, zwłaszcza gdy porównamy Polskę na przykład z państwami strefy euro, podkreśla prezes Narodowego Banku Polskiego profesor Adam Glapiński. My reagujemy przez zmianę kursu złotego, a nie bezrobociem i recesją. Kraje, które mają euro, różne mają sytuacje i reagują bezrobociem, recesją, upadkiem gospodarczym.
to jeden z argumentów za utrzymaniem polskiej waluty. Spójrzcie na Estonię, spójrzcie na Litwę. No przecież tam wszędzie jest inflacja dużo większa niż u nas i oni palcem mały nie mogą kiwnąć, nic nie mogą zrobić. Słabnąca złotówka wpływa na wzrost eksportu. W pierwszych 5 miesiącach tego roku jego wartość wyniosła 136 miliardów złotych. To w perspektywie najbliższych miesięcy na pewno będzie także czynnikiem wzrostu gospodarczego. Z drugiej strony słaby złoty wpływa na import towarów, które w wyniku osłabienia złotego drożeją. W momencie, kiedy inwestorzy przekonają się, że na tle innych państw w Europie polska gospodarka jest stabilna i bezpieczna energetycznie, wtedy dopiero zaczną inwestować w złotówkę. Pierwsze Abramsy już w Polsce. Najpierw dotarło 7, a w najbliższych dniach oczekiwane są następne. Będą one służyły do szkolenia polskich czołgistów, które rozpocznie się na początku sierpnia. Polska zamówiła w Stanach Zjednoczonych 366 czołgów. W kwietniu Ministerstwo Obrony Narodowej podpisało kontrakt na 250 nowoczesnych czołgów Abrams. Dostawy przewidziano na lata 2025-2026, ale już pierwsze egzemplarze dotarły do Polski, o czym poinformował w mediach społecznościowych minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Czołgi Abrams, na których będą szkolić się żołnierze Wojska Polskiego, są już w Polsce. Będziemy gotowi, kiedy pojawią się pierwsze z 250 najnowocześniejszych czołgów, które zamówiliśmy. Polska będzie dysponowała nowoczesną, potężną siłą, aby w sytuacji zagrożenia odstraszyć agresora. W tym roku ze Stanów Zjednoczonych dotrze 28 czołgów na potrzeby szkoleń. Polska dokupi też 116 starszego typu używanych Abramsów. Mają one zastąpić 200 czołgów T-72, które za darmo przekazaliśmy Ukrainie. W zamian za wysłanie na wschód maszyn mieliśmy otrzymać niemieckie Leopardy, ale rząd w Berlinie wycofał się z porozumienia. Za 250 nowoczesnych Abramsów zapłacimy około 23 miliardów złotych. Konferencja Polskich Księży na wschodnią Kanadę zaprasza na doroczną pielgrzymkę Polonii do Sanktuarium Męczenników Kanadyjskich w Midland, która po 2 latach przerwy spowodowanej pandemią COVID-u odbędzie się w niedzielę 14 sierpnia. Tegorocznym uroczystością przewodniczył będzie ksiądz biskup Andrzej Franciszek Dziuba, ordynariusz diecezji łowickiej. Program uroczystości. O godzinie 9 spowiedź, o 10.30 różaniec, o godzinie 11.15 wejście pielgrzymki pieszej. Uroczysta msza święta odpustowa rozpocznie się o godzinie 11.30, a o godzinie 13 nabożeństwo oraz poświęcenie ziół i kwiatów. Bilety na autobus do Midland można nabyć w parafii Świętego Kazimierza w Toronto. I to wszystko, co przygotowaliśmy w dzisiejszym wydaniu programu naszej Credit Union. Żegnając się, życzę Państwu udanego weekendu oraz dużo zdrowia. Do zobaczenia.